Witajcie, kochane dzieciaki. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ciocia Malwa pomoże nam w pewnym kłopocie. Mianowicie, prastara Sowa i wiewiórka Wiktoria mają kłopot. Chciałyby mieć trzecią koleżankę albo kolegę. No, tok, 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 tok. Bardzo by chciały, bo one razem się czują świetnie. W ogóle są, zobaczcie, jakie podobne, takie pomarańczowiutkie. Ale chciałyby mieć jakąś trzecią koleżankę. I teraz mają kłopot, kogo? Jakie są jeszcze jesienne zwierzaki? I ja mam taką przygotowaną książkę, w której zaraz z wiewiórką Wiktorią i z sową prastarą poszukamy inspiracji i w tym kłopocie pomoże nam ciocia Malwa. Więc szukamy inspiracji. Piesek był. Sowa jest. Tu nie ma, to jest młotek, to nie. Tu jest samochód, to nie jest zwierzątko. Tu jest domek, lalka, jabłuszko. Tu. Patrzcie. Może zrobimy sobie jeżyka? Co wy na to? Moje zwierzaki bardzo chcą, tylko nie miały mi jak odpowiedzieć, bo je porzuciłam. Chcecie jeża? Tak, 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 tak. No to słuchajcie, idziemy w takim razie do cioci Malwy i będziemy robić jeża. Tylko ja ją muszę poprosić, żeby ten jeż był też pomarańczowy, no bo mi nie będzie pasował do kompletu. A i zapomniałam jeszcze, właśnie miałam podziękować Nikodemowi z Pruszkowa, który ma 6 latek i przysłał mi niezwykłą przesyłkę. Nie zgadniecie, co to jest. To jest torebka, w której Nikodem pięknie wyciął serduszka, a na każdym serduszku są napisane imiona osób z jego rodziny. Jest też napisane mama, tata, Ignacy, Wojtek i oczywiście Nikodem. Nikodem, dziękuję ci. Tak jak napisałeś w liście, że mamusi się to bardzo spodobało twojej, to mi się też bardzo spodobało. Chowam do torebki wszystkie imiona, wszystkie serduszka. Torebkę chowam do koperty, którą od ciebie dostałem i w ogóle bardzo fajnie zaadresowane. Ciocia. Dziękuję bardzo. Teraz zapraszam na filmik i potem biegniemy. Mam nadzieję, że ciocia Malwa nas wybawi dzisiaj z kłopotu ślicznym jeżykiem. Próbujemy w prawo. Raz, dwa, trzy.
Ciociu Malwo, mam taką petycję. Co to jest petycja? Petycja to jest takie bardzo ważne pismo. Mam taką petycję, ponieważ jestem prastarą sobą, żebyś dzisiaj zrobiła nam, pomogła nam zrobić, podpowiedziała jak zrobić, udostępniła możliwość zrobienia jeża z papieru. Co ty na to? Jeża z papieru? Oczywiście, że tak. Z wielką, wielką radością i mogę nawet ciociu Ingo i prastara Sowo i wiewióreczkowiki, nawet mam dla was do pokazania taki piękny, oto cudowny, pomarańczowy oczywiście, żeby wam pasował jeż. Hurra! Więc oto, ja mam tutaj drugiego jeża, brązowego, bo ja wolę, żeby mi do moich kasztanów pasował i do szyszek, więc ja lubię brązowego, a to mogę ci na razie dać tego, żebyś sobie zobaczyła, jak wygląda pomarańczowy jeżyk. I teraz ciocia Nadia, możesz podać ciocie Indze. Dziękuję, ale piękny, będzie nam pasował, pasuje do naszej drużyny. Sowa i wiewiórka, cały team pomarańczowy, to robimy. Dobrze, więc co jest nam potrzebne? Zaczniemy od roleczki po papierze, więc sobie bierzemy tą roleczkę i wiecie co, najpierw sobie weźmiemy mazaczkiem, narysujemy takie kółeczko, znaczy taki okrąg wokół tego naszej tej rolki, bo zaraz wam powiem, co z tym zrobimy, ale tak mniej więcej, żeby trafić do początku, bo to wcale nie jest takie proste. Bo jak się rysuje po takiej okrągłej formie, to może się troszkę na mnie zjechać. Ciekawa jestem, czy cioci Indze się udało. Bardzo zaraz mi zobaczymy. Ładnie idzie. Jest, udało idzie. Się. To bierzemy nożyczki w ruch i wiecie co, robimy takie, tniemy takie niewielkie paseczki, takie mniej więcej, tak? Paseczki do tej właśnie linii, bo mamy ją specjalnie narysowaną, żeby móc właśnie teraz zrobić takie paseczki. O, widzimy? Takie są paseczki. Ile paseczków? No przez cały okrąg on się tak robi. Cały, żebyśmy teraz, za chwilę wam pokażę. Zobaczcie, że mi się tak... Tak mi się składa. Tutaj. Taki zaraz, zobaczycie, taki. O, taki leciutki dzióbek nawet. Widzicie, jak mamy te wszystkie nasze, zobaczcie, te nasze paseczki, to my je do środeczka tak delikatnie. Mamy. To jest ryjek. Bardzo dobrze, to jest nasz ryjek. Więc teraz, żeby go troszkę skleić, to bierzemy sobie kawałek papieru, może być kawałek białego i sobie go posmarujemy go klejem i za chwilę zakleimy ten nasz ryjek. O, może jeżyku, ty się na chwilkę tutaj przesuń troszkę. Czyli ja smaruję sobie taki naprawdę niewielki kawałeczek. Jak nie, to doklejmy. Zobaczymy, bo musimy go... Prostokącik? Prostokącik, tak. Okay. Taki. On wcale nie musi być idealnie prościutki. Może być taki, mówię, zwykły. I teraz jak już mamy taki prostokącik, cały posmarowany klejem, to tak, na razie kładziemy go na odwrotną stronę, żeby nam się nie przykleił do stołu, prawda? Jeszcze raz trzymamy ten nasz ryjek, naszego zwierzątka i bierzemy klej i go tak staramy się przykleić, jak najlepiej potrafimy. Tym naszym prostokącikiem. Tak po prostu, o! To nie jest takie proste. Nie jest takie proste, ale trzymamy. Możemy włożyć paluszki z drugiej strony
i tak przytrzymać troszkę. Nieważne, jak nam to się przyklei, bo to będzie zasunięte. Więc może być tak, o tak wcale nie pięknie. Okej. Okay. U ciebie też jest Inguś? Jeśli wcale nie pięknie, to już mam. To może być, prawda? Trzyma się i on sobie nam może teraz wysychać ten klej. Mamy tutaj taki będzie ryjek. Zobacz, on tak będzie stał. Taki będzie nasz jeżyk. I teraz uwaga, ja na chwilę zamknę klejk. Bierzemy nasz papier, albo brązowy, albo pomarańczowy, chyba że wolicie mieć jakiegoś na przykład różowego jeżyka. Ja pomarańczowy. Ty pomarańczowy, więc ja brązowy. I teraz uwaga, składamy naszą kartkę na pół wzdłuż tej długiej właśnie krawędzi. Na pół. Tak, mamy na pół. I uwaga, składamy drugi raz na pół, wzdłuż drugiej krawędzi. Też tej długiej, tak? Tak. Dobrze. Tak? I musimy rozciąć te nasze paseczki, więc nożyczki idą sobie w ruch. Pam, param, pam, pam. Cztery mamy paseczki. Te nasze paseczki idą sobie ciachu, ciachu, ciach. Ciachu, ciachu, ciach. Okej. Okay. I mamy, będziemy mieć cztery takie wąskie paseczki. No, ja już tutaj tnę. Ja mam dopiero pierwszy. A, ty masz dopiero pierwszy, to ja już tnę tutaj już ostatni paseczek. Mamy cztery. I teraz uwaga, uwaga. Bierzemy sobie po dwa paseczki, bo może być trochę trudniej, jak będzie więcej. Zaraz, jak weźmiemy sobie dwa paseczki, to możemy sobie zrobić taki zagięcie, zaraz wam pokażę, tak niewiele, taki kawałeczek, żeby nam się zagiął też ten papier. O, zobaczcie, dwa kawałki na raz, czyli taki schodek też mocno zaginamy. Mhm. Tak. Ja mam troszkę taki grubszy ten papier. Ale jak ma ktoś... O, tak, mamy takie dwa fragmenty i razem je składamy, bo za chwilę będziemy robić nasz ulubiony motyw. O. Ciekawe, czy ciocia Inga wie, ciachu, jaki ciachu. To jest. Ciachu, ciachu. A mamy tą linię zaznaczoną, prawda, tą naszego zgięcia, że jej nie przekraczamy w cięciu. Czyli bierzemy nożyczki, mamy te dwa i tniemy do tej właśnie naszej linii. I ciachu, ciachu, cieniuteńkie. Wąskie paseczki? Bardzo wąskie, bo to są nasze igiełki. Więc one muszą być bardzo wąskie, więc teraz po prostu możemy sobie coś zaśpiewać na przykład. A mnie, ja właśnie ciebie, Malwinko, zapytam, czy ty wiesz, ile igiełek ma dorosły samiec albo samiczka jeża? Około 1000? Nie. Od 5 do 7 tysięcy. O rety. No. O rety. Nie wiem, czy ty jeszcze wiesz, ty... że jeżyk hibernuje. Pamiętasz taki wyraz? Pamiętam dokładnie. Pamiętam, że one hibernują i zakupują się właśnie w liściach albo w jakichś takich norkach i sobie tam smacznie śpią, bo przysypiają całą zimę. One właśnie podobno zasypiają w październiku, czyli teraz, i budzą się dopiero w kwietniu. Fajnie mają, tak długo sobie śpią, śpioszki. Ale z jednej strony przysypiają zimę i nie jeżdżą na sankach i nie lepią bałwana. Nie widzą choinki. Nie widzą choinki. To ja nie wiem, czy mają tak fajnie w sumie. No ja nie mają fajnie. To nie, to lepiej ja bym nie chciała chyba przespać zimę. No. Ja też nie. No właśnie, tniemy i tniemy i tniemy i tniemy. A jak nie hibernują, czyli w okresie wiosennym i letnim, to one chodzą w nocy, nie w dzień. O, tutaj już mi się trochę muszę osobno zrobić. Czyli one po prostu śpią w dzień? Tak. To nie tak jak sowa? Tak, jak sowa, dlatego one się będą tu bardzo dobrze ze sobą bawić. A, no właśnie. A jak to jest, czy one jedzą jabłuszka? Podobno nie. No właśnie. Właśnie, podobno one chyba jeżyki. Jedzą sobie takie ślimaczki, takie jakieś gryzonie, jakieś takie... To drugie takie... też robimy? Drugie robimy dokładnie tak samo. Tak samo. Czyli... Zaginamy sobie ten początek, taki niewielki. O. I nie wiem, Malwinko, czy ty wiesz, ile rodzajów jeży jest w Polsce? Nie wiem. Dwa. Dwa? Tak.
Ale myślałam, że może 20. Jeden nazywa się jeżem europejskim, mm-hmm. a drugi jeżem wschodnim. I mm. różnią się brzuszkiem. Brzuszkiem? Tak. Bo jeżyk wschodni ma biały brzuszek, a jeżyk europejski ma na brzuszku taką czarną pręgę. Ciekawe, nie? Ciekawe, śmieszne, no. No właśnie. Tylko, że jak my widzimy gdzieś jeżyka w parku albo w lesie, to nie bardzo poznamy, który to jest, bo no właśnie, żeby nie odwrócimy go, że tak powiem, brzuszkiem do góry, bo on jest za ostry. No właśnie. A my w ogóle tniemy te drugie kawałki nasze ostatnie, dokładnie tak samo. To będą te nasze tysiące igiełek. Tysiące naszych igiełek. Właśnie. A ja jeszcze mam, to ja mam dla ciebie teraz zagadkę. Mów. Dlaczego jesz to jesz? Ja słyszałam, ale nie wiem, czy to jest dobra nazwa, że on potrafi zjeść żmiję. I że podobno jesz to znaczy jedzący żmiję, czy coś takiego. To jednak ciocia Inga wie coś o jeżach. Tak było? Tak. No, ja myślałam, że to będzie trudna zagadka. Nie, ja właśnie nie. to wiedziałam. A w takim razie ja teraz tobie znam zagadkę. Nie. Czy ty myślisz, że jeże lubią i umieją pływać? Lubią. Mhm. Chyba lubią wodę i się lubią kąpać i tak lubią chyba. Ja bym tak obstawiała. I jeszcze słyszałam, że jeże, chociaż są takie malutkie i mają łapeczki krótkie jak nie wiem co, to potrafią się wspinać. O! Chyba bym nie uwierzyła, gdybyś powiedziała, że potrafią latać. No bo to chyba raczej nie, prawda? Nie potrafią. No właśnie. Chociaż tyle. Uch, ale się namęczyłam Mam. Tym cięciem. Jest? Mamy? Mamy. Mamy. No dobrze, to wiecie co teraz? Tu jest nasz ryjek, ale on będzie na końcu. Więc mamy sobie właśnie takie cztery nasze paseczki igiełek. I teraz uwaga. Bierzemy jeden paseczek. I jak mamy tak zagięcie, to smarujemy. Już wam tutaj zaraz powiem. O, tak. Smarujemy z tej strony. O, tak jak mamy tak, to z tej strony klejem. Cały okay. paseczek. Dobrze? Smarujemy klejem. O, tak. Mhm. Smaruj. Czyli ten paseczek smarujemy naszym klejem. O, już jest. Smaruj. I teraz bierzemy nasz tułów naszego jeżyka. I uwaga, tak do przy samym brzeszku, prawda? Jak tutaj nam się kończy ta nasza rolka, zaczynamy przyklejać, tak jakby, o, zaczynamy przyklejać te nasze paseczki i dalej jak już dojdziemy do kolejnego, już jak nam się połączą, mhm. to jakby troszkę tam milimy, troszkę dalej. Troszkę wyżej. Troszkę wyżej, żeby szło już trochę dalej. I zobaczcie, już tutaj mi jeden paseczek się przykleił, prawda? O, ale super. Wiecie? Sukieneczkę ma. No tak. Taka rakieta może być. Taka psiu. Ale to jest jeż jednak. Nie. Rakieta już była. Jeżeli ktoś nie widział, jak się robi rakietę, to musi poszukać w naszych odcinkach wcześniejszych, bo rakieta już dawno temu była. I bierzemy kolejny tak samo paseczek. Okay. Smarujemy klejem. I dalej przyklejamy też tak bliziutko tej naszej wcześniejszego, gdzie kleiliśmy. I dalej smarujemy. I dalej obklejamy naszą sukieneczkę, nie sukieneczkę. Jest. Idziemy teraz wyżej. No i oczywiście co robimy dalej? Kolejną teraz bierzemy. Ale on będzie miał dużo igiełek. Dużo igiełek, więc właśnie to jest super, że dużo igiełek będzie miał. No bo jeżyki, one mają właśnie te kolce w sumie tylko po to, żeby się chronić, no nie? Mhm. Więc one tak nie atakują tymi kolcami, tylko właśnie się zawijają tak w kuleczkę, jeżeli widzą jakieś niebezpieczeństwo, no i wtedy jakby mogą się uchronić przed jakimiś takimi drapieżnikami innymi, czy przed jakimś, nie wiem, lisem. No właśnie, chyba liski też są zainteresowane jeżami. No właśnie, więc to...
Ale w ogóle wiesz, ciociu Ingo, że jeże są bardzo w ogóle przyjazne i one jak się zaprzyjaźnią, to są takie bardzo sympatyczne i że lubią się właśnie też ludzi, jeżeli właśnie tak, to są bardzo takie towarzyskie. No. Ciekawe, nie? No. Taki jeżyk z igłami, a on jest taki sympatyczny. No właśnie. O. Dobrze, że na brzuszku nie mają igiełek, to mogą się przytulać do siebie, prawda? Jeżyki. Bardzo wtedy. Dobry pomysł. Bo tak, to opatrzcie, już tutaj ja ciekawe dzieciakom jak idzie. Jak wam idzie klejenie igiełek, dzieciaki? Ja już dochodzę tutaj już prawie bardzo blisko do mojego ryjka. Ja też. Okej. Dobra. Już tutaj u mnie jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Jeżeli ktoś chce mieć jeszcze więcej tych igiełek, to może jeszcze tutaj dodać kolejne. Ja nie wiem, jak tam ciocia Inga, czy już ona tam ma? Mam! Wszystkie! Wszystkie są. No dobrze, no to zaczniemy robić teraz nasz ryjek. Tutaj okay. Mamy oczywiście tak niefajnie wszystko pięknie, niepięknie przyklejone, tak? Tutaj mamy coś takiego, kładziemy sobie go. I bierzemy. Ja biorę taki jasno-żółty, żeby to był właśnie taki mój pyszczek ładny, zrobiony. Jeżeli ktoś ma cyrkiel, to może narysować cyrklem takie kółko. Takie kółko, takie. Aha. Takie może nawet, no tak. O, ja nie kółko. Mam cyrkla, więc te dzieci takie, co nie mają, to razem ze mną rysują bez to cyrkla. To ja pokażę tutaj, wytnę. Duże kółko. Zaraz pokażę, jak wytnę, jakie ono może być. Można odrysować oczywiście od jakiegoś kubeczka, czy od jakiegoś talerzyka o małego, na przykład spodeczka takiego małego. Albo po prostu wyciąć takie kółeczko, no też nie musi być super mega idealne. To zaraz wam pokażę, jak zrobić nasz pyszczek. Mamy kółeczko. Mhm. To jest kółeczko. I teraz musimy pamiętać, gdzie jest też nasz środeczek. Jeżeli właśnie nie wiemy, gdzie jest środeczek, to możemy sobie na przykład tak trafić, na przykład pisaczkiem zaznaczyć. Ja zaznaczę sobie, gdzie jest mój środeczek. O, tu, pik. Jest? Jest. I jak jadę też nożyczkami, tnę do tego środeczka, żeby tylko połowę koła, nie całe. Jest. Mhm, jest. I teraz musimy sobie zobaczyć, bo to niewiele będzie tego naszego, żeby starczyło tego nam na dziubek. Zaraz wam powiem ile. Bo to właśnie tak spróbujemy sobie zawinąć. Zobaczcie, że to będzie gdzieś, o może. Jak mamy takie nasze koło, to tak o tyle możemy odciąć. Widzimy taki kawałek, żeby nam zostało takie półkole. Dobrze? To ja, uwaga, odcinam ten kawałek do tej naszej kropeczki. I to nam się jeszcze przyda. Czyli mam coś takiego. Tak? I to z tego zrobimy nasz ryjek. Tak. Ryjek. Zobaczmy, czy mi się zmieści. O. Sklejamy to, tak? Tak, zaraz najpierw sobie tutaj sprawdzę. O, jest. Zmieści mi się. Więc teraz smarujemy ten nasz ryjek klejem, cały, z jednej strony. Cały? Po jednej stronie, tak, mhm, tak. Dobra. Bo musi nam się przykleić cały do, właśnie do naszego tułowia. Już jest ładnie, bardzo ładnie przyklejony. I teraz, uwaga, musimy tak delikatnie przykleić taki dziubek nasz. Zrobić najpierw taki dziubek i przykleić. O, zobaczcie, tak. Trzyma się tutaj. Widzimy? Najlepiej zrobić tak, że właśnie jakby sobie tak troszkę zawinę i dołożę właśnie do tej naszej wycinanki tutaj. I u mnie się już wszystko przytrzymało. Przykleiło i się trzyma. Mamy? Mhm. Dobrze, więc teraz tutaj jak nasze sklejenie jest, to ja bym zrobiła tak, żeby to było od spodu, czyli tutaj, żeby u góry nie było tego sklejenia. I teraz możemy, uwaga, z tego naszego
resztki naszego koła składamy na pół, to i jeszcze raz na pół. I wiecie, co z tego będzie? Łapki. Łapki, dokładnie, łapki. I ja sobie robię tak. Wycinam sobie z tego po prostu takie małe ząbki, malutkie, żeby to były właśnie takie, takiego łapki. O, takie coś. I zobaczcie. Pazureczki. Wyszły nam takie cztery. I ja sobie mogę je właśnie teraz rozciąć. A one są takie długie, ponieważ będę mogła je przykleić od spodu za chwilę. Ale sprytnie. Takie łapki mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. I one będą sobie tutaj gdzieś, będzie można sobie tak, może jeżeli one są trochę duże, bo chyba jeżdżyki mają mniejsze, to ja trochę zmniejszę, wiecie? Tak troszkę złożyłam je wszystkie naraz i troszkę sobie po prostu tutaj, o, utnę je, żeby były, no taki mój mały jeżyk będzie. Bym chciała takiego małego. A mój jeżyk będzie miał duże. No, tak. Po prostu on będzie szybko biegał. Czyli mój jest przód tu, to moje łapki. Możemy je tak po prostu, bo za chwilę będziemy rozczapiżać nasze ten. Więc zanim zaraz będziemy rozczapiżać, to przyklejmy sobie nasze łapki. Więc ja sobie kleję ten nasz, końcóweczkę naszego, o, tutaj tego trójkącika i przyklejam, gdzie mam spód tu. Tak po prostu do tego spodu. Tu jest właśnie nasz brzuszek. Nasz brzuszek naszego jeżyka i ja tutaj nie będę tego rozczapiżać, tych naszych tutaj igiełek, bo on tu będzie miał taki brzuszek gładziutki. No, przyklejam też drugą tą łapkę, o, znaczy trzecią, już trzecia jest. Mój jeżyk trochę wygląda jak dziobak. I czwartą, zobaczcie, i on właśnie, o, tutaj zaraz te łapeczki będą, trzyma się, tak. I pazurki no widzę, że namalowałaś. Już. No właśnie. Mogą być też jak... O, patrzcie, nogę trochę odpadła. Mhm. Malujemy pazureczki. Mamy nasze łapki? Są. I jeszcze trochę je może przesunę, żeby one były takie mniejsze. O, tu. Tak? Takie malutkie będą wtedy. Fajny. Bo ja chcę mieć takiego małego jeżyka. O, tak. Taki jeżyk. Mój jest. I teraz, zanim na samym końcu zostawimy sobie nasze rozczapiżanie, to jest jakieś takie śmieszne słowo, dziwne, ale fajne, to ja jeszcze zrobię mu oczko. Zobaczmy. Zrobimy sobie oczko, to ja sobie biorę na przykład kawałek jakiegoś białego. Możecie na przykład narysować te oczko mazaczkiem, ale ja lubię sobie wyciąć na przykład z białego papieru sobie kawałeczek taki, składam na pół i od razu będę miała dwa oczka wycięte. Zobaczcie, wycinam dwa kółeczka i robię czarne w środeczku i zaraz przykleję. O, jedno oczko, ono się patrzy na mnie tutaj, te oczka, więc ja już tutaj, zobaczcie, przyklejam sobie. Właśnie tak, tu będzie to jedno oczko. Tu, a podobno jeżyki mają trochę słabszy wzrok, ale oczy mogą mieć duże, prawda? Więc mają już prawie oczy, mają Malwa, za to dobry. Wiesz co? Mi wyszedł kret. Kret? Niemożliwe. Naprawdę. Ale jak kret? Z kolcami? No bo za małe oczy mu zrobiłam i za duże nogi. Nie no, na pewno, bo to on jeszcze nie ma igiełek. Zaraz wszystko się okaże, on będzie naprawdę prawdziwym jeżem. Więc uwaga. Nie no, naprawdę, prawda dzieci? Uda się, cioci Indze? Ojeju, nie wiem. No, uda się. Wyszedł kret. Nie no, nie, kret jest czarny. To ja już rozczapieżam, wiesz, żeby zobaczyć, czy się uda, dobra? Mogę? No to możesz rozczapieżać. To ja już też zacznę i za chwilę dorysujemy. Najfajniejsze naszemu. Jest rozczapieżanie. No. Najfajniejsze. Ale super. Tutaj. Zobaczymy, czy rozczapieżanie uratuje mojego kreta, że się stanie jeżem. Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że się uda. Jeżeli właśnie... O, zobaczmy. Tam uważajmy na nie, ten... Nie, wiesz, co to wyszło nawet? Nie kret. Jeżozwierz wyszedł. Jeżozwierz, to ja powiem ci... To jest niedobrze, bo jeżozwierz zjada jeże. Nie no. Musi być ładny Dzieci, jeż. Dobrze, że... Ja wiem, dlaczego on ci taki wyszedł. I teraz, dzieci kochane, jeżeli wam wyszedł taki jeż, jak u cioci Ingi, to uwaga, uwaga, bierzecie jeszcze kawałek
pomarańczowego papieru. I wy składacie go na pół. Ja wam pokażę, ja zrobię z takiego brązowego, żeby było. Składacie go na pół. Uratujemy, prawda? Uratujemy Jerzyka, cioci Ingi, żeby miała. Więc uwaga, uwaga. Jeżeli tak brakuje, to bierzemy i składamy jeszcze raz to na pół. I wiecie co, musimy dorobić jeszcze trochę igieł. Bo jak te igły dochodzą do naszego ryjka tak bliżej, to wyjdzie bardziej jeż. To wtedy wyjdzie jeżyk, a tak to właśnie... Ale mój ryjek nawet nie wygląda na ryjek jeża, ale na pewno coś się uratuje. Zobaczcie, zaraz pokażę wam. To jeszcze możemy oczywiście zrobić taki jeden. O, tutaj złożę, tak żeby można było... O, zaraz trzecia Inga tam na pewno się uratuje i zaraz jeszcze jak dorysujemy ryjek, to będzie prawie jeżyk. Czyli to, co robiliśmy na początku, tniemy jeszcze więcej. Bo może być też tak, że ktoś ma dłuższą rolkę, prawda, albo krótszą. Więc to jest... Właśnie trzeba zrobić sobie, zobaczyć, jeżeli tych igieł brakuje, to oczywiście je docinamy. Docinamy. Tak. Ale mnie spotkała przygoda, co? Żeby mi z jeża wyszedł kret? Nie, dzieciaki, no, na pewno tak nie będzie. Mam nadzieję, że nikt z was nie pęka ze śmiechu. Nie, oczywiście, że nie. Zaraz, bo naprawdę niektórym dzieciom może się tak zdarzyć, że za mało tych igieł, bo tak gęsto zrobią tego naszego jeża, więc jeżeli mamy już wycięte, ciociu Ingo, czy ty już wszystko masz? Już prawie, zaraz dokleję i zaraz zobaczymy, czy się uratował i się jednak z kreta zrobił jeż. To oczywiście możemy sobie... Tutaj ja na przykład mam kawałeczek miejsca, to mogę sobie dokleić jeszcze jeden, ten właśnie taki paseczek. Zaraz tutaj dokleimy. Ale przygoda mnie spotkała, no nie. Utnę, o, tyle. Już myślałam, że mi coraz lepiej idzie na tych zajęciach plastycznych z tobą, ale jednak... Nie, no, idzie ci wspaniale. No, tak, tylko że teraz jak ja dokleję, to tu mam nóżki z kolei. To już wiem, co zrobię. Przetnę Musisz na pół. Przeciąć na kawałeczek. Mhm. Przecinam na pół i doklejam. Mhm. I gulik. Jest, dobrze. Doklejony. Dokleiłaś? Jeden. I zaraz jeszcze jeden dokleję. Zobaczymy, czy to uratuje sytuację. Mam nadzieję. Dobrze. U mnie już też jest. Okej. Jest. Czyli jeżeli brakuje nam troszkę, to wsadzamy pod nasz ryjek. Nawet jeżeli ktoś ma odstający taki właśnie jak ja tutaj, to wkładam te igiełki pod nasz ryjek. Jest. Tylko, jak tam? Że teraz mój jeż jest w czapce do spania. Super. Niemożliwe. No, bardzo fajny. On się szykuje po prostu do spania, dlatego że one śpią w dzień. I on się bardzo tutaj utożsamia ze swoimi kolegami z lasu. To uwaga, ja teraz pokażę. Nie, no już teraz jest idealny. Dobrze. Jest super, prawdziwy jeżyk. To ja pokażę. Rysujemy jeszcze, ja mu narysuję jeszcze takie może brwi. I nosek tutaj, ciężko jest tak rysować. Jeszcze jak... I zamalujemy go na przykład czarnym mazaczkiem. Taki trójkącik malutki. Widzisz, ciociu Ingo? Jak dobrze, ja właśnie próbuję zrobić ryjek jeżokowi. Zobaczmy. Ale o, fajny. Malujemy tutaj. Mazaczkiem. Okay. Cześć, jeżyku. Cześć, już prawie jest. Dobrze. Ja mu tu zrobię takie małe jeszcze piegi. I wiecie co jeszcze? Tutaj mu zrobię z boczku uśmiech. A, właśnie. Uśmiecha. Widzimy? Taki śmieszny. I tak już mamy naszego jeżyka. Mamy, on tutaj ma nasze i łapki. Brawo. Łapki. Dzięki, Malwinko. Po prostu mam już trzeciego kolegę do mojej sowy i wiewiórki. Doszedł jeżyk w czapce do spania. Jest. Mój też jest jeżyk, wszystko ma, łapki ma i jeżeli chcemy, możemy mu też na przykład wyciąć jabłuszko, bo on nie jada tych jabłuszek, ale chyba jak one spadają po prostu, to mu się wbijają w te kolce, no bo skąd ten jeżyk? Zawsze jest pokazywany z jabłuszkiem. Tak, to ja zrobię dwa jabłuszka zielone. Ja zrobię czerwone i uwaga, więc ja sobie zrobię
czerwone jabłuszka, złożę sobie na pół i narysuję, uwaga, sobie tutaj, jak może być jabłuszko. Okej. Takie jabłuszko narysowałam. I teraz wytnę i będę miała dwa, jak sobie złożyłam. Ja też mam, dzieciaki, jak wam idzie? O, u mnie są już jabłuszka dwa. Tylko chyba zrobiłam za małe, ale... Można się doszukać tych jabłuszek. Czy zginęły ci w twoich tych? No, bo ja o, mam igłach? Dwa. Tak. Oj. O, red. Ja mam dwa. I moje też są nawet, powiem, duże te igły, ale właśnie... O, jest. Mamy to. Jerzyk już Proszę. Jest gotowy. Cześć, Jerzyku. O, cześć. O, ja mam dwa jerzyki brązowe. I one na pewno są, lubią... Na pewno sobą porozmawiają o tym właśnie. Ciekawe, co one śnią. Jak one śpią całą zimę, to muszą im się śnić na pewno jakieś fantastyczne rzeczy. Ciekawe, o czym śnią jeże. No właśnie, ja też jestem bardzo ciekawa. Kochane dzieciaki, oczywiście czekamy na zdjęcia waszych jerzyków. Czy wyszedł wam taki piękny, jak cioci Malwie, czy taki trochę podobny do krecika, jak mi. Ale każdy jest ładny. Najwyżej ciocia Malwa znowu się będzie ze mnie śmiała. Nie będę. O, a ciocia Nadia to się teraz ze mnie śmieje. Ale ten jerzyk też jest ładny mój. Kochane dzieciaki, co potrzeba na jutro? Uwaga, uwaga. Strój do mazura, do tańca narodowego mazur. Oprócz tego misiek lub lalka. Oprócz tego krzesełko. Teraz ogłaszam konkurs na dzisiejszą przygodę. Wygram, nie wygram. To jest taki konkurs, wiecie, losujemy w niedzielę, piszecie pod tym odcinkiem. Pytanie jest takie, które z trzech zwierzaków, które robiliśmy razem, lubisz najbardziej i dlaczego? Ja chyba najbardziej, no właśnie to jest trudne do wyboru, ale najbardziej mi się teraz podoba jerzyk, a znaczy ten, co zrobiła go ciocia Malwa, bo on jest taki puchatek. Więc napiszcie, którego zwierzaka najbardziej lubicie, którego wam się najfajniej robiło. I teraz pomodlimy się, jak zawsze na koniec naszego programu. Poprosimy Matkę Bożą o radość w naszych sercach, o to, żeby udały wam się wszystkie prace plastyczne, które robimy, wszystkie piosenki, których się uczymy, tańce, flagowania i wszystko, żeby sprawiało wam ogromną radość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zapraszam Was teraz do filmików, my Was mocno, mocno przytulamy i do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa. Zaraz, 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 zaraz. Klej. Klej jest. Nożyczki. A, szczypiesz mnie, no przecież na chcący. Zaraz, 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 jak to? Czekaj, czekaj, weź zatrzymaj, no. Rolka, genia, rolka. Genia, ale pusta rolka po papierze, nie taka. Co ja mam z taką zrobić? No przyniosłam rolkę, przepraszam. To ja mogę być pusta. Dobra, chyba zrobimy potem, bo to wcale nie idzie tak szybko. No, a potem, jak już zrobimy, to prześlemy zdjęcie, żeby było. Tak, tak będzie. A które zwierzątko najbardziej Ci się podoba z tych, co robiliśmy? No nie wiem, a tobie? Jerzyk! Jerzyk jest zdecydowanie najfajniejszy i cięższy! O! A mi chyba sowa, bo jest taka jesienna i można się razem z nią schować w dziupli na jesień i przespać i robić hu hu, hu hu. Jerzyk. Sowa. Jerzyk. Sowa, jerzyk, sowa, jerzyk, sowa, jerzyk, sowa, jerzyk, 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 jerzyk. Sowa.
dlatego subskrybujcie, no bo ja subskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, kciuk do góry i mam wam prosiła, aby jak też.